Panie Stanisławie, już wiemy, że TW Bolek to Bolesław Wałęsa. No i oczywiście komentarz prosiłbym pana o to. TW Bolek to Lech Wałęsa. No, tego się można było spodziewać. Ja nie miałem wątpliwości, że jeżeli generał Kiszczak zgromadził sobie takie prywatne archiwum domowe, to tam nie ma makulatury, tylko same najlepsze cymesy. A do takich rodzynków niewątpliwie należy dokumentacja współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. Z dotychczasowych doniesień wynika, że trwała ona co najmniej do 1974 roku, a być może dłużej, co podważa dotychczasowe twierdzenia nie tylko samego Lecha Wałęsy, ale i jego obrońców, że ten epizod był znacznie krótszy, kilkumiesięczny. No nie był kilkumiesięczny, diabli wiedzą, kiedy to się tak naprawdę skończyło. Niektórzy mówią, że w 1976 roku, na przykład Krzysztof Wyszkowski, bardzo możliwe, że tak było, ale okazuje się, okazało się, że Lech Wałęsa jako prezydent już nadal pozostał zakładnikiem Służby Bezpieczeństwa. Myślę, że nie tylko Służby Bezpieczeństwa, ale zakładnikiem swoich własnych ambicji i zakładnikiem ambicji również salonu, który go wylansował na przywódcę, który obalił komunizm. Jemu się ta rola tak bardzo spodobała, że sobie w niej upodobał. I to... do dziś nawet mówi, że sam obalił komunizm. Tak, tak. I to niestety wymagało od niego brnięcia w to kłamstwo lustracyjne, powiedzmy, kłamstwo wałęsowskie, aż do upadłego. Z kolei salon, a zwłaszcza to środowisko, które Wałęsę wylansowało na przywódcę i potem go popierało, bardzo skutecznie dostał Nobla, był znany na całym świecie. Też no, na tej legendzie Wałęsy zbudowało również własną legendę, mit założycielski III Rzeczypospolitej. No i teraz nie może pozwolić sobie na to, żeby ten kamień węgielny z tej całej konstrukcji subtelnej wyjąć. Dlatego będzie negować, to już zresztą widać, uchwalą uroczyście przez głosowanie, że w nic nie wierzą, że to wszystko fałszywe. Zresztą takie już głosy się pojawiły. Jarosław Wałęsa od samego początku podważa autentyczność tych dokumentów wbrew ustaleniom archiwistów z IPN-u, którzy potwierdzili ich autentyczność. Myślę, że nie tylko dokumentacja Lecha Wałęsy tam jest, więc bardzo możliwe, że w ramach zemsty generała Kiszczaka z zagrobu zostaną zdemontowane wszystkie legendy, łącznie z mitem założycielskim III Rzeczypospolitej. To będzie bardzo przykra kuracja, ale chyba konieczna do tego, żeby Polacy odzyskali poczucie rzeczywistości i żebyśmy wreszcie przestali budować na iluzjach, tylko stanęli po prostu na ziemi, żebyśmy dotknęli stopą ziemi jak Anteusz mityczny, który wtedy dopiero odzyskiwał siły. Jak pan myśli, czy to jest już koniec władzy salonu krakowsko-warszawskiego? Jesteśmy w tej chwili w Krakowie, wracamy z Warszawy. Jak będzie z tym salonem? Nie będzie. Przypuszczam, to nie jest koniec. Przypuszczam, że salon będzie walczył do upadłego, wykorzysta wszystkie atuty, jakimi dysponuje, a tych atutów ma sporo. Bardzo możliwe, że ta sytuacja negowania, wbrew oczywistym faktom, ta praktyka będzie się, zresztą nie ma innej możliwości, ucieczka do przodu jest jedynym ratunkiem. To prawdopodobnie zostanie powiązane z dalszymi, coraz to bardziej intensywnymi próbami wysadzenia w powietrze obecnego rządu, dlatego że to jest warunek sine qua non ustalenia, że tak powiem, nie tyle nowego porządku, co zatwierdzenia starego. Przypuszczam, że pojawiłoby się wtedy rozszerzenie tak zwanych kłamstw, obok kłamstwa oświęcimskiego, pojawiłoby się kłamstwo wałęsowskie, kłamstwo michnikowskie, kłamstwo kuroniowskie, kłamstwo geremkowskie, no i wiele kłamstw drobniejszego płazu, żeby ten mit założycielski III RP
podtrzymać. Tu salon będzie miał potężnego sojusznika, nie tylko w postaci Razwiedupra, który jest zainteresowany i podejmuje, zresztą to widać, gołym okiem już nawet nie stara się o zachowanie pozorów, podejmuje starania mające na celu wysadzenie w powietrze aktualnego rządu przy pomocy zewnętrznej interwencji nawet. Będzie korzystał ze wsparcia lobby żydowskiego, dla którego to jest no gratka nie do przecenienia. No i wreszcie będzie wykorzystywał poparcie Niemiec, które też wydają się być zainteresowane w wysadzeniu w powietrze aktualnego rządu w Polsce. Co z tego będą miały, czego się po tym spodziewają, no to tego się dowiemy w stosownym czasie, ale nie wykluczałbym nawet, że spodziewają się załatwienia remanentów, które czekają na załatwienie od 70 już przeszło lat. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Instytut Pamięci Narodowej dozuje nam stopniowo przyjemności, żebyśmy się nie zachłysnęli od nadmiaru wrażeń. Po takim szokowym uderzeniu teczkami Bolka mamy teraz różne korespondencje, jakie pan generał Kiszczak prowadził z Agnieszką Osiecką, z Beatą Tyszkiewicz, z prymasem Glempem, z Danielem Pasentem. No, ta działalność epistolarna, jak widzimy, była bardzo rozbudowana, nie tylko generał Kiszczak, ale i do niego pisano, ale rozumiem, że to jest taka pieredyszka, kierownictwo IPN-u nam zafundowało taką pieredyszkę, żebyśmy odpoczęli po wrażeniach z lektury teczek Bolka, żebyśmy nabrali sił do stawienia czoła następnym rewelacjom, bo jak się domyślamy, no to generał Kiszczak nie trzymał w domu żadnej makulatury, tylko same cmelia. Co tam jeszcze może być? Pan profesor Nałęcz sugerował, że mogą tam być również materiały na ludzi kościoła. No na pewno będą, zwłaszcza, że już jest pewna zapowiedź, bo tam w tej korespondencyjnej części generała Kiszczaka mamy strukturę Departamentu IV MSW, który właśnie prowadził sprawy Kościoła katolickiego, to znaczy Kościół, jak wiadomo, traktowany był jako środowisko wrogie wobec państwa socjalistycznego, reakcyjny kler i w ogóle, no więc wiadomo. Także wszystko jeszcze przed nami, no a niezależnie od działalności Departamentu IV jeszcze inne departamenty tam mogą być włączone. No i tak jak już wspominałem, rozmaite legendy mogą zostać zrujnowane z taką podstawową legendą w postaci mitu założycielskiego III Rzeczpospolitej. No i pewnie z tego powodu Komitet Obrony Demokracji postanowił stanąć w obronie Lecha Wałęsy. W najbliższych dniach już będą demonstracje w obronie Lecha Wałęsy. Rozumiem, że w obronie Lecha Wałęsy pan Mateusz Kijowski i towarzyszące mu osoby będą kicać na komendę pod batutą oficerów prowadzących. No, zobaczyć taką obronę to jest więcej niż zobaczyć Neapoli umrzeć. Będziemy mieli widowisko niesamowite, ale to może być jednocześnie taka zaprawa w postaci treningu. Tu pan Mateusz Kijowski, przypuszczam, że od Razwiedupra ma poważniejsze zadanie do prowadzenia do masowych rozruchów i to wszystko, te demonstracje w obronie, to może być trening do masowych rozruchów, które sprowokują rząd do
czynności, które później zostaną zinterpretowane jako terroryzm państwowy, bo rzeczywiście chyba nie ma na co czekać. Chyba nie ma na co czekać i Salon, i środowiska mikrocefali już rzeczywiście nie mają nic do stracenia. Wyobrażam sobie, ilu ludzi w Polsce budzi się w środku nocy zlanych zimnym potem i z kołataniem serca zastanawia się, co tam ten Kiszczak jeszcze w domu schował, ta pani Kiszczakowa, żeby ją tam pokręciło, no ale już co się stało, to się nie odstanie. Te mity założycielskie mogą runąć w gruzy. No i proszę Państwa, to jest tym bardziej prawdopodobne, że nasz Kukuniek ma gonitwę myśli znowu. Koncepcje mu się mnożą w tej głowie jak króliki. No i na jedną koncepcję wpadł, to bardzo utrudnia to obronę pana prezydenta. Zawsze mówiłem, że kto słucha pana prezydenta, ten sam sobie szkodzi. No i bardzo utrudnia jego ta gonitwa myśli i te koncepcje szalenie utrudniają obronę pana prezydenta, bo Salon już uchwalił, że w nic nie wierzą, a tymczasem nasz Kukuniek jakąś koncepcję zaczął lansować, że podpisał, owszem, ale zdjęty litością, bo go tam jakiś tajemniczy nieznajomy błagał na wszystkie świętości, żeby mu coś tam napisał, podpisał, więc on zdjęty litością podpisał, no zdjęty litością czy nie, ale podpisał, prawda, a tymczasem Salon uznał, że nic nie jest autentyczne, że w ogóle nic, nie ma żadnego bolka, nie było żadnych akt, więc to pokazuje, jak trudno jest za tą gonitwą myśli pana prezydenta Wałęsy nadążyć. No a teraz znowu jakieś koncepcje mu się roją. Wczoraj była koncepcja, że nie kontaktował się z SB, tylko z kontrwywiadem. A dzisiaj jeszcze inna koncepcja. No mówię, pan prezydent ma tu koncepcji jak królików mnóstwo. No i w rezultacie Waldemar Kuczyński, pan profesor Fryszke i inni też zaczynają się trochę dystansować, bo nie wiadomo, jakie jeszcze koncepcje pan prezydent wymyśli. Szalenie to utrudnia tę jego obronę. W jego obronie rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że pan Mateusz Kijowski i Komitet Obrony Demokracji słuszną taktykę obrał. W obronie Lecha Wałęsy można tylko skakać, bo lepiej nic nie mówić. Żadnych takich kategorycznych stwierdzeń wydawać nie można. Proszę Państwa, podczas kiedy my tu jesteśmy pochłonięci sprawą archiwum domowego pana generała Kiszczaka, już właściwie wszystkie inne sprawy schodzą na plan dalszy. No, tymczasem na świecie dzieją się różne ciekawe rzeczy. Właśnie wszystko wskazuje na to, albo wiele wskazuje na to, że został, czy dojrzewa, może tak będzie precyzyjniej, dojrzewa kompromis amerykańsko-rosyjski w sprawie Syrii, co jest o tyle ciekawe, że Amerykanie jako warunek brzegowy stawiają usunięcie z Syrii prezydenta Bashira al-Assada jako syryjskiego tyrana, podczas kiedy zimny rosyjski czekista Putin chce zachować prezydenta Bashira al-Assada na stanowisku tamtejszego tyrana. No i jaki tu kompromis jest możliwy? Zachodzi w um z podgornym kolą. Jedyny kompromis, jaki mi przychodzi do głowy, to jest taki, że Bashir al-Assad będzie prezydentem w dni parzyste, a w dni nieparzyste będzie tym prezydentem jakiś bezbronny cywil mianowany przez Amerykanów. No, ale tak czy owak, jeśli ten kompromis rzeczywiście dojrzeje, no to wszystko wskazuje na to, że zimny rosyjski czekista Putin zostanie sojusznikiem naszych sojuszników, a w tej sytuacji już nie będzie chyba tak można na niego ujadać, tylko trzeba będzie zmienić ton na bardziej uprzejmy.
podobnie jak to się dzieje w sprawie ukraińskiej. Na Ukrainie fermentacja już dojrzewa, bardzo burzliwa fermentacja polityczna się tam odbywa. Mało brakowało, a 30 tylko deputowanych do Wierchownego Sowieta w Kijowie zabrakło, żeby upadł rząd premiera Arszenika Jaceniuka. Ale premier Arszenik Jaceniuk ostał się na razie w charakterze naszej najukochańszej duszeńki, ale widzimy, że już tam w tle za premierem Arszenikiem Jaceniukiem krąży Julia Tymoszenko, która się zupełnie już zregenerowała po tych więziennych przejściach. Pamiętamy, że na wózku inwalidzkim taka zbrzydła strasznie i tak dalej, a teraz znowu warkot sobie obcięła i tam jakieś na taką blondynę się stylizuje. No szkoda wielka, że w swoim czasie Jarosław Kaczyński nie posłuchał mojej sugestii i nie poślubił Julii Tymoszenko. Dzisiaj pewnie sam tego żałuje, jak patrzy na to jej nowe wcielenie. Wtedy wydawała się taka brzydka i nieatrakcyjna, no ale to kobieta jak pójdzie do fryzjera i tam do kosmetyczki i do masażystki, to zaraz się zregeneruje. No i widzimy, że Julia Tymoszenko znowu jest piękna, tak jak kiedyś, a może nawet jakby piękniejsza. Ogromna szkoda, jak tak dalej pójdzie, to w ramach przetasowań na Ukrainie poślubi ją Michał Saakaszwili. No i on założy dynastię i Gruzja będzie od morza do morza, a nie Polska. Także okazja raz stracona jest stracona na zawsze, o czym należy pamiętać, zwłaszcza kiedy sprawa Bolka przyćmiła jubileusz rządu pani Beaty Szydło. Właśnie minęło 100 dni od inauguracji tego rządu. Rząd był cały czas pod bardzo silnym obstrzałem, ale to niekoniecznie musi rządowi szkodzić, proszę Państwa, takie jest w świadku dziennikarskim powiedzenie, dobrze czy źle, byle z nazwiskiem, więc nawet jeżeli rząd był krytykowany, no to się znajdował na czołówkach gazet i na ustach wszystkich, co oczywiście PiS-owi przysporzyło popularności. No ale teraz te teczki Bolka troszeczkę spychają te jubileusz w cień i właściwie mija on jak niezauważony, co może jest i dobrze, bo zbyt wielkich osiągnięć w ciągu tych 100 dni rząd nie ma. No, poza może takim postępującą kuracją przeczyszczającą, której cały aparat państwowy, albo prawie cały aparat państwowy jest poddawany, właśnie do dymisji podał się inspektor Maj ze stanowiska komendanta głównego policji. Widzimy, że tu poważne przetasowania są, a w odwecie Platforma Obywatelska zażądała, wystąpiła z wnioskiem o wotum nieufności dla pana ministra spraw wewnętrznych Błaszczaka. Widzimy, że Lintojra idzie na całego, podobnie zresztą jak w świecie dziennikarskim. No, pewne oznaki, czy jedna jaskółka, co prawda nie czyni wiosny, no ale muszę odnotować, proszę Państwa, że po 15 latach po raz pierwszy nawet ja zostałem zaproszony do państwowej telewizji, do TVP Info. Oczywiście natychmiast odezwały się nożyce w osobie takiego pana Kamila Sikory, który tam urzęduje, kolaboruje z panem redaktorem Tomaszem Lisem w takim, na takiej stronie internetowej na temat. Pan Lis jest jej właścicielem. No, tam na biednego nie trafiło. No i pan Kamil Sikora strasznie się gorszy, strasznie się dziwuje, krytykuje pryncypialnie pana Jacka Kurskiego i pana Rachonia za to, że dopuścili na ekran telewizyjny antysemitnika, co to mówił o chwilowym, o nieczynnym obozie w Oświęcimiu. W ogóle panu Kamilowi Sikorze nie mieści się to w głowie.
Nie dziwię się, bo on na pewno ma głowę jeszcze mniejszą niż mikrocefale. Przecież do tego, żeby się takie rzeczy mieściły komuś w głowie, to trzeba mieć trochę szerszą głowę, a panu Kamilowi Sikorze matka natura trochę tej głowy poskąpiła. No i dzięki temu widzimy, jak totalniacy pojmują wolność słowa, bo pan Kamil Sikora pewnie jest płomiennym szermierzem wolności słowa, ale rozumieją w ten sposób, że do telewizji to nie można zapraszać byle kogo, tylko występ w telewizji to jest nagroda za dobre sprawowanie. A jakie dobre sprawowanie? Ano takie, że się ćwierka z zatwierdzonego klucza, a nie z klucza jakiegoś takiego niezatwierdzonego. Proszę Państwa, jak wspomniałem, jedna jaskółka nie czyni wiosny, no ale być może, że wiosna nasza będzie, prawda, zima wasza, wiosna nasza, no więc być może, że będziemy się, będę mógł się z Państwem kontaktować nie tylko za pośrednictwem tego kanału, a nie tylko za pośrednictwem telewizji Trwam i Radia Maria, ale również za pośrednictwem państwowej telewizji. No, co ma wisieć, nie utonie, zobaczymy. To też będzie wskazówka, jak głęboko sięga dobra zmiana i jak głęboko działa kuracja przeczyszczająca.